konsekwentnie zmieniają. Dzień Samorządu Terytorialnego to święto nie tylko urzędników, to również święto mieszkańców, którzy swoim uczestnictwem w różnorodnych działaniach na szczeblu lokalnym przyczyniają się do kształtowania samorządu. Chcemy w gronie tych ludzi, którzy często z drugiego, a czasami z trzeciego szeregu wspierają te zmiany, te działania, chcemy dziś im podziękować, chcemy się ucieszyć tym, że z dużym zaangażowaniem, z ogromnym sercem, z dużym zrozumieniem podchodzą do tych wszystkich zagadnień, które w mieście się rodzą. Spotkanie samorządowców było okazją, żeby przypomnieć i podsumować to, co wydarzyło się w Zabrzu w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. W tej chwili rozpoczynamy dużo inwestycji, tak w terenach budownictwa jednorodzinnego, jak i w kwartale sztuki. Zawarliśmy umowę na przebudowę tego kwartału. Przymierzamy się do rozpoczęcia procedury przetargowej na przebudowę skrzyżowania Roosevelta i Piłsudskiego i w dalszym ciągu odcinek Piłsudskiego. Inwestycje drogowe czy pilotażowy program dotyczący rowerów miejskich to tylko część działań realizowanych przez zabrzański samorząd. W ciągu ostatnich lat zmodernizowano i wyremontowano również kilkadziesiąt placówek oświatowych. Realizujemy mnóstwo inwestycji dotyczących termomodernizacji obiektów miejskich. Realizujemy również projekty oświatowe, jak przedszkola naszych marzeń, dostosowanie szkół zawodowych do aktualnych wymogów. Samorządowcy starają się również nadążać za potrzebami mieszkańców, inwestując w budownictwo mieszkaniowe. W Zabrzu rzeczywiście rozwój mieszkań jest bardzo intensywny. W ostatnich kilku latach jest znaczny wzrost na zapotrzebowanie na mieszkania i dzięki spółce ZBMTBS, oczywiście przy udziale miasta, która dała duży wkład w postaci poręczenia, budujemy mieszkania na ulicy Trocera. Jest tam kompleks 6 bloków, łącznie 72 mieszkania. Miasto Zabrze inwestuje również w rozwój opieki medycznej. W połowie kwietnia została podpisana umowa na budowę szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców. Szpital pozyskał na ten cel środki z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 8,5 miliona złotych. W ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt inwestycji to ponad 26 milionów złotych. Projekt powinien zostać zrealizowany do końca marca przyszłego roku. Szpitalny oddział ratunkowy, jak sama nazwa wskazuje, jest to typowy oddział przy ratowaniu zdrowia i życia, a tutaj jest dodatkowym plusem, to jest wyniesione lądowisko, które na dachu będzie na 21,5 metra w takiej wysokości i lotnicze pogotowie ratunkowe może szybko reagować, nie szukać. Jesteśmy na mapie potrzeb zdrowotnych wskazani i to u nas w Zabrzu to się dzieje. Nie? Także to jak najszybsza reakcja przy ratowaniu życia i zdrowia. To miasto jeszcze bardziej się będzie zmieniało. Już jest ciekawie, bo my może tego tak nie zauważamy, bo rośniemy z tymi zmianami. Natomiast wszyscy goście, którzy przyjeżdżają, zauważają te szalone, pozytywne zmiany. Goście przyjeżdżający do Zabrza mają możliwość zwiedzenia zarówno miasta na powierzchni, jak również tego podziemnego, kopalni Guido czy sztolni Królowa Luiza.